Kilka lat temu w pewnym małym miasteczku zdarzył się tragiczny wypadek. Autobus szkolny przejeżdżał przez przejazd kolejowy, gdy zgasł mu silnik. Nie było czasu na ewakuację. Rozpędzony pociąg uderzył, rozrzucając części autobusu na kilkaset metrów. W wypadku zginęły wszystkie dzieci jadące autobusem. Od tego czasu na przejeździe zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Miejscowi twierdzili, że jest on nawiedzany przez dusze małych pasażerów. Paru nastolatków postanowiło sprawdzić tę historię. Pojechali samochodem na przejazd i zaparkowali na torach, w tym miejscu, gdzie stał autobus. Było dużo śmiechu, dopóki nie zaczęło dziać się coś dziwnego. Samochód, pomimo wyłączonego silnika, sam ruszył do przodu, przejechał przez przejazd kolejowy i jechał, aż znacznie oddalił się od torów. Przerażeni pasażerowie wyskoczyli z auta i pobiegli na tył samochodu, żeby zobaczyć, co się stało, kto go pchał. Nie było tam nikogo, lecz w świetle latarki zobaczyli na swoim brudnym, zakurzonym samochodzie wyraźnie odciśnięte ślady kilkudziesięciu małych rączek. W listopadzie 2018 roku w Chicago doszło do przerażającego zdarzenia. 6 osób, w tym kobieta w ciąży, wsiadają do windy na 95. piętrze w hotelu John Hancock. I zjeżdżają w dół, ale winda nagle się urywa. Pasażerowie krzyczeli, płakali. Natomiast małżeństwo Jamie i Mana Montemayor, turyści z Meksyku, zaczęli się modlić. Za chwilę inni dołączyli się do wspólnej modlitwy, podobno tworząc krąg wzywający samego Boga. Nagle winda zatrzymała się na 11. piętrze. Przybici na miejsce ratownicy, aby dostać się do pasażerów, musieli przebić się przez ścianę. Dramat ten trwał prawie 3 godziny, po których pasażerowie bezpiecznie wysiedli z windy. Co ciekawe, żaden z nich nie musiał iść do szpitala. Jakiś czas temu władze kolumbijskiego miasta Parajito zarejestrowały co najmniej 14 przypadków nieletnich, którzy w bardzo dziwny sposób się zachowywali. Nagle zaczęli popadać w konwulsje, mówili zmienionym głosem, a niektórzy nawet w szaleństwie próbowali popełnić samobójstwo. Burmistrz wydał zakaz gromadzenia się nieletnich w miejscach publicznych, twierdząc, że prawdopodobnie był to atak złych duchów. Niektórzy uważają nawet, że przyczyną takiego zachowania dzieci mogła być aplikacja na telefony komórkowe do czatowania z innymi osobami. Czy to tylko przesądy miejscowych? To jak w takim razie wyjaśnić kilka niezależnych przypadków tego bardzo dziwnego zachowania? Na terenie Stanów Zjednoczonych można znaleźć wiele nawiedzonych tuneli. O wielu z nich mówiłam Wam w jednym z moich odcinków o najstraszniejszych miejscach na świecie. Jeden z nich nazywa się Sensa Bug. Mówi się, że w latach 20. w tym tunelu złodziej zabił małą dziewczynkę, którą wcześniej porwał z pobliskiego domu. Ponoć była to córka Edwarda da Sensa Bauga, od którego pochodzi nazwa tunelu. Ponoć od tego czasu to miejsce nawiedza jej duch. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że jeśli pośrodku tunelu włączy się silnik samochodu, nie będzie można go ponownie uruchomić. Mówi się jeszcze, że wielu słyszało tam krzyki dziecka i dziwne pełzające kroki. Na koniec chciałabym Was serdecznie powiadomić o założonym niedawno przeze mnie profilu na Patronite. Link znajdziecie w opisie poniżej. Jeśli zechcielibyście zostać moimi patronami, a przy tym dostawać nagrody, to zachęcam do wsparcia. Będę Wam niezmiernie wdzięczna. Więcej informacji znajdziecie na moim profilu. Gorąco zapraszam do pomocy w tworzeniu coraz to lepszego kanału, a ja się odwdzięczę. Tymczasem ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku. Istnieje wiele opowieści o tym, co żyje w kanałach pod amerykańskimi miastami. Olbrzymie aligatory, zmutowane szczury czy wszelakie legendarne potwory, ale ostatnio odkryto w kanale w Houston coś naprawdę przerażającego. Jeden z mieszkańców sfilmował swoim telefonem obrzydliwe stworzenie, które wyglądem przypominało grudkę tkanki otoczonej półprzeźroczystymi mackami. Wielu uważa, że może to być coś pozaziemskiego albo zmutowany organizm. Cokolwiek to jest, wygląda naprawdę niepokojąco i odrażająco.